W tych najczarniejszych chwilach, gdy może ci się wydawać, że jesteś zupełnie sam, niezrozumiany, odrzucony, opuszczony, wyśmiany, poczubek głowy zanurzony w jakiejś największej ciemności, zbierz całą siłę woli jaką masz. Powiedz tej ciemności zdecydowanie: "Nie, nie ty masz władzy nade mną". Witajcie kochani bardzo. Tak mówię to z premedytacją, bo nie mam najmniejszych wątpliwości, że jesteście bardzo kochani. I możecie się na mnie złościć, możecie się wkurzać, nie zgadzać się nawet ze mną, ale ja zdania nie zmienię, bo jesteście bardzo kochani. I ten odcinek podcastu też będzie jakoś o tym, więc modlę się, żebyście coraz bardziej doświadczali tego, żeby to się stawało Waszym doświadczeniem. Także poprzez słuchanie tego podcastu, że jesteście bardzo kochani. To już szósty odcinek zbliżeń. Nie mogę uwierzyć, że już tyle się udało nagrać. Bogu dzięki za to wszystko, za każdy kolejny odcinek, za każdego z Was, którzy przeszliście ze mną już jakąś drogę przez te odcinki zatrzymywania się przy obrazie Jezusa Miłosiernego, bo to jest specyfika naszego podcastu, że w każdym odcinku omawiamy po jednym symbolu. Obrazu Jezusa Miłosiernego. Choć możecie powiedzieć: Halo, halo, siostro. Ostatni odcinek był trochę inny. Tak był trochę inny, bo nie o symbolach, a o niezwykłej historii tego obrazu. Eee, I chciałabym powiedzieć, że dziś dzisiejszym odcinkiem wracamy do naszej normy symboli widocznych na obrazie, ale hmm, ten odcinek też będzie trochę inny. Będzie o symbolu, którego na obrazie nie widać. Będzie o sercu Pana Jezusa. Jego na obrazie nie widać, ale warto, czy wręcz trzeba o nim powiedzieć, bo, cóż, tak jak w życiu często bywa, to co niewidoczne jest właśnie najważniejsze. Możecie sobie pomyśleć, że jeżeli w centrum odcinka ma być serce, to, to pewnie to będzie taki słodko-różowy odcinek. Ale od razu chcę Wam powiedzieć, że nie będzie. A dlaczego? Sami bez problemu to odkryjecie, jeżeli tylko na przykład wpiszecie sobie w wyszukiwarce hasło serce Jezusa, i potem zrobicie zbliżenie na jakimkolwiek obrazie, który Wam się pojawi wśród setek różnych grafik, i zbliżenie na to serce. I przypatrzcie się, jakie tam są atrybuty, jakie są symbole wokół tego serca. Zazwyczaj są cztery. Krzyż, płomienie, korona cierniowa i rana. Sami słyszycie, że to nie brzmi, nie wygląda słodko romantycznie, więc i w tym odcinku patrząc na serce, patrząc w. Serce Jezusa będziemy mówić o miłości nieodwzajemnionej, miłości odrzuconej, o samotności, opuszczeniu, o sercu zranionym, złamanym. To są wszystko ciężkie gatunkowo tematy, ale niestety, niestety bliskie każdemu z nas, i dlatego też bliskie Jezusowi. I o tym będzie szósty odcinek Zbliżeń. Mieszkając w Stanach, dość często słyszałam taki ciekawy zwrot: broken open. Broken, czyli złamany, pęknięty, zepsuty. A open to znaczy otwarty. I ten zwrot mnie jakoś zatrzymał, bo takie nietypowe połączenie i otworzył jakoś moje oczy na nowy wymiar złamania, pęknięcia na pozytywny wymiar. Coś, co wydawało się tylko negatywne, co było tylko zniszczeniem, a okazało się otwarciem. Broken open, złamany, pęknięty, czyli otwarty. W niejednym pęknięciu skały, czy też w pęknięciu kostki na chodniku albo asfaltu, w tych szczelinach często pojawia się życie. Zielone, kwitnące, pączkujące życie. A więc rana staje się otwarciem, rana w sercu Boga, z której wytrysnęło, z tego otwarcia w jego sercu wytrysnęło życie dla nas. I to życie tak mocno widzimy na obrazie Jezusa Miłosiernego, bo to są te dwa potężne promienie, które wychodzą z jego serca. I o nich powiem Wam już w najbliższych odcinkach. Ale dzisiaj skupiamy się na tym, co niewidoczne. Na sercu. Jeżeli możecie, spójrzcie teraz na obraz Jezusa Miłosiernego, na jego lewą dłoń, która wskazuje na serce. Jezus tak subtelnie na tym obrazie odsłania szatę na piersiach. Jak się przypatrzycie, zauważycie to uchylenie. A ponieważ bije stamtąd ogromna światłość, to ledwo widać jakieś szczegóły. Już na pewno nie widać odsłoniętej klatki piersiowej Jezusa. Jest jednak wiele przedstawień malarskich, rzeźbiarskich, na których Jezus ma zupełnie, całkowicie odsłoniętą klatkę piersiową. I często jego serce jest jakby wyjęte na zewnątrz, bardzo podkreślone. I tak też jest na. Jednym z moich ulubionych krucyfiksów. Krucyfiks to jest po prostu krzyż, ale z przybitą do niego postacią Jezusa. I gdy przygotowuję dla Was ten odcinek, mam przed oczami takie dwa zdjęcia. Dwa cudowne zdjęcia. Jedno przedstawia oczywiście obraz Jezusa Miłosiernego z krakowskich łagiewnik, a drugie przedstawia krucyfiks z częstochowy. Z jasnogórskiej kaplicy, w której przez wiele godzin dziennie trwa adoracja i spowiedź. Może znacie to miejsce, mam nadzieję, że tam byliście. I oba te przedstawienia łączy ten jeden element promieni wychodzących z serca Jezusa. Tylko, że na krucyfiksie widać to serce, na obrazie serce jest niewidoczne. I tam na tym krucyfiksie jest taki przejmujący szczegół na promieniach wychodzących z przebitego serca Jezusa, które mogłyby wzbudzać w nas poczucie winy, bo przecież to przebicie serca, ta śmierć Jezusa na krzyżu to cena za nasze przestępstwa. Nie za Jego. On był niewinny. My nie możemy tego powiedzieć o sobie. I na tych promieniach tryskających z Jego przebitego serca są słowa Ludu mój, Mów do mnie wszystkie swe żale. Mnie te słowa powaliło na kolana. Świadomość własnej winy zderzyła się we mnie z zaskoczeniem miłością, już po raz kolejny. Z zaskoczeniem tą miłością, na którą ja wiem, że nie zasługuję. To było te moje zaskoczenie kolejne, cudowne. Zaskoczeniem miłosierdziem, tam w jasnogórskiej kaplicy, gdzie po wyjściu z konfesjonału, po wyznaniu moich wszystkich grzechów, brudów w sakramencie spowiedzi, ja podeszłam tam blisko do tego krucyfiksu. A tam z przebitego serca Jezusa wylała się na mnie kolejna fala miłości. Mów do mnie wszystkie swe żale, córko moja. Jego otwarcie. Pomimo zranienia, które przecież ja wiem, że ja spowodowałam, jego ukierunkowanie na drugą osobę, na mnie, jest po prostu niesamowite. To ja zawsze nie wiem nawet jakich słów użyć, żeby, żeby o tym mówić. Ja klęczę tam przed tym krzyżem i. I patrzę na to przybite serce, a on do mnie mówi: Mów do mnie wszystkie swe żale. I nie wiem, czy byłam bardziej zaskoczona tym, że skatowany Jezus w ogóle nie myśli o sobie, czy tym, że cały jest dla mnie, czy tym, że nie wraca do moich grzechów, że mówi do mnie tak, jakby o nich już rzeczywiście zapomniał. A jakby cały jest zapatrzony we mnie, w moje rany, które mi zostały po grzechach, i, i mówi do mnie z taką wielką czułością, współczuciem, empatią: Mów mi o wszystkim. Mów mi o swoim cierpieniu. Cierpiący Jezus mówi do mnie: Ty mi mów o swoim cierpieniu. W dzienniczku siostry Faustyny jest wiele fragmentów, w których. Mowa jest o tym pięknym sercu Jezusa. Ale jako że ten podcast to nie jest audiobook, więc nie mogę Wam tych wszystkich fragmentów teraz przeczytać, chociaż też bym chciała bardzo, kto wie, może kiedyś coś takiego powstanie. Teraz do tego odcinka podcastu po raz kolejny dokonałam po prostu brutalnych cięć i wycięłam wam z dzienniczka co nieco. I tym, co nieco się z wami podzielę, tym, co nieco o sercu Jezusa. Pod numerem 177 siostra Faustyna zapisała, co wydarzyło się kiedyś pod koniec mszy świętej. I teraz cytuję. Nagle ujrzałam pana Jezusa, który rzekł mi łaskawie: Córko moja, patrz w miłosierne serce moje. Kiedy się wpatrzyłam w to najświętsze serce, wyszły te same dwa promienie, jakie są na obrazie, jako krew i woda, i zrozumiałam, jak wielkie jest miłosierdzie pańskie. I znowu, rzekł Jezus łaskawie: Córko moja, mów kapłanom o tym niepojętym miłosierdziu moim. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylewać na duszę, ale nie chcą dusze wierzyć w moją dobroć. Zobaczcie, kochani, Faustyna w tym opisanym doświadczeniu patrzy najpierw w miłosierne serce Jezusa. I ciekawe jest to użycie zwrotu patrz w, a nie patrz na. I jak to wszystko zmienia, bo patrząc na widzimy tylko z zewnątrz, a Patrząc w, widzimy głębie. Ale żeby patrzeć w czyjeś serce, to serce musi być otwarte. Jezusa było i jest otwarte. Brutalnie otwarte. Włócznią. Broken open. Przebite, złamane, czyli otwarte. I gdy siostra Faustyna wpatrzyła się w to serce Jezusa, zobaczyła, że z niego wychodzą promienie, tak jak są na obrazie. Te niezwykłe promienie będziemy jeszcze omawiać. To już Wam trochę ona zdradziła, że to jest krew i woda. No ale domyślacie się, bo to jest ta słynna scena z ukrzyżowania, kiedy wypłynęły serca, przebitego serca Jezusa, krew i woda. Dobrze, ale tam jest dużo więcej, więc to dużo więcej ukryte jeszcze wam e, o tym opowiem. Jezus mówi palą mnie płomienie miłosierdzia. Ach, jak ja lubię tą symbolikę ognia. To jest naprawdę, on, on się cały spala tą miłością do nas. Płonie miłością ku nam. Ale, ale kochani, jest pewien problem. Jezus mówi o tym problemie w ostatnim cytowanym zdaniu. Zobaczcie, On cały płonie miłością do nas, ale my nie chcemy wierzyć w Jego dobroć. My nie chcemy uwierzyć, my Jego miłość wkładamy między bajki. I zaryzykuję stwierdzenie, że nie jedna sytuacja z minionego tygodnia by nam to potwierdziła. To nie są jakieś frazesy, tylko to są wydarzenia z naszego życia. Ja nie znam Was, ale znam siebie i parę innych osób, więc taką średnią krajową tworzę zeszłego tygodnia. Pomyślcie chwilkę, czy w minionym tygodniu wydarzyło się coś, czy Ty konkretnie dokonałeś jakichś wyborów, które wynikały raczej z niedowierzania w dobroć Boga. Czy był jakiś Decyzje w Twoim życiu podjęte z lęku, jakieś decyzje, które nie były skonsultowane z Bogiem, wybory, słowa, które wcale nie były świadectwem dla świata, że Bóg, w którego Ty wierzysz, jest dobry, jest dobrocią samą. Może to było po prostu narzekanie. Może jakieś nerwowe niedosypianie, i, i przepracowywanie się, i przemartwianie się. Chyba nie ma takiego słowa: zamartwianie się. No bo wszystko jest przecież na Twoich barkach. Ty jesteś tutaj zbawicielem świata. To Ty jesteś ten, który ma wszystko załatwić, się wszystkim zająć. No właśnie. Nie dowierzają mojej dobroci. Tak często jesteśmy skupieni na sobie samym, albo na swoich ranach, na swoim cierpieniu, widzimy tylko ten mały swój światek, widzimy braki, widzimy to, co jest złe, to, co nie wychodzi, a i nawet w odniesieniu do Boga widzimy to, czego on raczej nie zrobił, te modlitwy, na które nie odpowiedział, a przecież go prosiliśmy. To taki on jest dobry, tak mu zależy, tak niby nas kocha. I tak łatwo zapominamy, że On oddał za nas życie. Jeżeli to nie jest miłość, to co jest miłością? Czy jest jakieś dobro, którego Jezus by dla nas nie zrobił? Patrząc na krzyż, widząc to Jego przebite serce, czy ty możesz jeszcze wątpić w to, że jest jakieś dobro, którego On by Ci nie dał? A jednak ten dramat miłości niechcianej, miłości, której się nie dowierza, bo nie działa dokładnie według mojego scenariusza, bo jej nie rozumiem, bo jej nie czuję, a więc jej nie ma. Jezus odsłonił kiedyś siostrze Faustynie tajemnicę swojego serca. Dosłownie tak to nazwał: odsłonić ci tajemnicę swojego serca. I słuchajcie, tak mówią do siebie tylko osoby, które bardzo sobie ufają i są sobie bardzo bliskie. Odsłonić komuś tajemnicę swojego serca hm, to już musi być naprawdę wyjątkowa relacja. I Faustyna taką ma z Jezusem. Pisze o tym pod numerem 580 w swoim dzienniczku. Ja Wam zacytuję tylko trzy zdania z tego fragmentu, i to są bolesne zdania, bo widać, no właśnie, jak Jezus to nasze niedowierzanie przeżywa. Powiedział tak: Niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała Was o miłości mojej, śmierć moja, to cóż Was przekona? Często. Rani mnie dusza śmiertelnie, i tu mnie nikt nie pocieszy. Jezus, śmiertelnie zraniony moim niedowierzaniem Jego dobroci, śmiertelnie, śmiertelnie. Jest taki cudny fragment w zapiskach Faustyny pod numerem 57 który pokazuje, jak ona go bardzo kocha, a więc jak ją boli jego cierpienie z powodu właśnie bycia niekochanym przez tak wielu. Pamiętacie, jak święty Franciszek za płakał, mówiąc, miłość jest niekochana, miłość jest niekochana. A Faustyna też cała rozpalona tą miłością do Jezusa zapisała, o gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części. I w ten sposób ofiarować Ci Jezu każdą cząstkę, jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają. Czy my naprawdę potrafimy się przejąć Jezusem, Jego cierpieniem, Jego miłością nieodwzajemnioną? Właśnie nie tyle ranami na Jego ciele, ale tym sercem zranionym. Czy On jest dla nas realną osobą, której cierpieniem przejmujemy się? Osobą, która ma serce i to najdelikatniejsze, najsubtelniejsze serce ze wszystkich ludzi, kiedykolwiek chodzących po świecie. On nie tylko kocha, On chce być kochany. Jest wiele publikacji teologicznych i naukowych. Na temat przyczyny śmierci Jezusa. My wiemy oczywiście wszyscy, że umarł na krzyżu. Wiemy, że nawet przed ukrzyżowaniem był ledwo żywy. Tak go skatowali podczas biczowania i innych tortur. Ale co było tą ostateczną, tą bezpośrednią przyczyną jego śmierci? Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, ale ja tak. I kiedyś słyszałam, że. Że się udusił, bo tak umierało wielu skazańców przybijanych do krzyża. Śmierć przez uduszenie. Ale jakoś mi to nie pasowało, I, i nadal mi nie pasuje. Nie wiem, po prostu nie czułam tego w sobie jako tą bezpośrednią przyczynę śmierci, i zaczęłam szukać. I znalazłam, znalazłam jedną z możliwych, bezpośrednich przyczyn śmierci Jezusa, która od razu, od razu trafiła prosto w moje serce. I ta bezpośrednia przyczyna śmierci Jezusa to jest serce. Jemu pękło serce. Pomyślcie o tym chwilę. Od strony medycznej ta bezpośrednia przyczyna śmierci Jezusa to mogło być pęknięcie serca w następstwie ostrego zawału. I wiele faktów za tym właśnie przemawia, chociażby te dwa opisane w Biblii. Pierwszy, gdy rzymski żołnierz przebił bok Jezusa, wypłynęła krew i woda, o czym wspomina właśnie ewangelista Jan. To rozdzielenie krwi i wody, to się dzieje w następstwie pęknięcia lewej komory serca. To jest pierwszy fakt potwierdzający tą tezę. Drugi jest taki, że tuż przed śmiercią Jezus wydał głośny okrzyk i zwiesił głowę, co obecni na Golgocie uznali za objaw zgonu. To zwieszenie głowy może świadczyć o dodatkowej nagłej przyczynie zgonu, i właśnie wtedy mogło dojść do pęknięcia ściany lewej komory serca. Można znaleźć sporo dobrych treści na ten temat, jeśli chcecie, poszukajcie. A my teraz zostańmy z tą myślą o Jezusie, któremu serce pękło. O Jezusie, który Umarł na złamane serce. Jezusie, który umierał, odrzucony, niechciany, samotny. Ostatnie dni jego życia, oczekiwanie na mękę, a potem sama męka, to był czas, kiedy najbardziej potrzebował obecności tych, którzy go kochali, których on kochał. I tak długo, jak to było możliwe, on się nimi otaczał, choć wiedział, że oni wszyscy go w pewnym momencie opuszczą. To jednak dopóki byli blisko, ich obecność była dla niego pewnego rodzaju pocieszeniem, umocnieniem. A co najważniejsze, choć wiedział, że oni wszyscy i tak go kiedyś opuszczą, w pewnym momencie go opuszczą, wiedział też z równą pewnością, a może nawet jeszcze większą, że nigdy nie jest sam. Wyznał to w Wieczerniku, Święty Jan to zapisał w Ewangelii, powiedział Jezus zostawicie mnie samego, a jednak nie jestem sam, bo Ojciec mój jest ze mną. I ta wierna miłość Ojca, ta niezmienna, niezachwiana miłość Ojca, ta obecność, w którą nigdy nie wątpił, ona była czymś, na co mógł zawsze liczyć. I choć na Golgocie z... Ust Jezusa usłyszeliśmy najbardziej rozdzierające serce słowa, kiedy powiedział: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? My wiemy, że nawet w tych ostatnich chwilach był cały przy Ojcu, był cały zaufaniem Ojcu, którego obecności mógł w tej chwili nie odczuwać. Ale daje nam potężną lekcję z krzyża, pokazując, że na odczuwaniu nie należy się skupiać. Wyznacza nam drogę, jak mamy przechodzić przez wszystkie ciemne, ekstremalnie ciemne dni w naszym życiu. Jego słowa, tuż przed ostatnim oddechem, były wyznaniem miłości, bezwzględnego zaufania. Temu, którego obecności mógł w tej chwili w ogóle nie odczuwać. Święty Łukasz zapisał te ostatnie słowa przed ostatnim oddechem. Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. I po tych słowach wyzioną ducha. I w tych najczarniejszych chwilach, gdy może ci się wydawać, że jesteś zupełnie sam, niezrozumiany, odrzucony, opuszczony, wyśmiany i poczubek głowy zanurzony w jakiejś największej ciemności. I w tych doświadczeniach, kiedy każdą komórką swojego ciała odczuwasz to opuszczenie, ja cię zachęcam, zbierz. Całą siłę woli, jaką masz, i powiedz z tej ciemności zdecydowanie nie. Nie ty masz władzy nade mną. Faustyna uczy nas, jak walczyć w takich doświadczeniach. Ona mówiła, też wręcz wykrzykiwała wtedy, Choćby się ziemia usunęła spod moich stóp, choćbyś mnie zabił, ja ci ufać będę. I powtarzała, i powtarzała, i powtarzała ile trzeba było. Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia. Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia. I być może właśnie tymi słowami będziesz walczył w tych najciemniejszych chwilach swojego życia: będziesz walczył z rozpaczą, która będzie próbować zawładnąć twoim sercem. Może właśnie wtedy będziesz powtarzał ostatkiem sił. Może to będzie szept, to, to nie będzie wcale krzyk, może to będzie tylko myśl, ale taka uporczywa myśl powracająca, Twoja decyzja. Bóg jest miłością i miłosierdziem samym. Bóg jest miłością i miłosierdziem samym. Ja w to uwierzyłem, ja się tego trzymam i będziesz to powtarzał, aż Twoja wola, Twoja wiara stanie się silniejsza niż uczucia. Ja wybieram wierzyć w Bożą dobroć, wybieram zaufać Mu w tym doświadczeniu. Ja nic nie czuję, a wręcz czuję wszystko na odwrót, wszystko inaczej niż to, co teraz wypowiadają moje usta. Ja wybieram wierzyć w Jego dobroć. Jestem w Twoich rękach, Ojcze. Ja wierzę, że Ty jesteś blisko, choć Cię nie czuję. Wierzę, wierzę. Wierzę, nic nie czuję, przymnóż mi wiary, wierzę, tobie ufam. Nic nie czuję, ale wybieram ufać tobie. Bo po każdym wielkim piątku przychodzi niedzielny poranek z martwych wstania. I my jesteśmy dziećmi tego poranka. Całkiem niedawno razem z mieszkańcami Turcji i Syrii przeżywaliśmy ich dramat. Tego wielkiego trzęsienia ziemi, w którego konsekwencji wiele osób straciło swoich najbliższych. W mediach oglądaliśmy niesamowicie poruszające ujęcia, ukazujące ludzi chodzących po gruzach, wołających, szukających swoich ukochanych. I ja chcę się z Wami teraz podzielić historią z podobnego wydarzenia z sąsiedniego kraju, z Armenii. Usłyszałam tę historię w takiej genialnej serii ewangelizacyjnej. The Search można ją znaleźć na portalu Formed. Zachęcam was. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest w języku polskim, ale mam tak, taką wielką nadzieję, że kiedyś będzie. Ale wszystkich, którzy już jakoś sobie z angielskim radzą, zachęcam, żebyście to znaleźli. Formed the Search. W jednym z odcinków opowiedziano tam historię, która wydarzyła się w 1988 roku w Armenii po trzęsieniu ziemi o sile 6,8 w skali Richtera. Bardzo podobna, zbliżona siła do tego, które teraz było w Turcji i Syrii. I wtedy w ciągu czterech minut zginęło 30 tysięcy osób. W cztery minuty. I w tych kilka strasznych minut... Szkoły i przedszkola zamieniły się w góry gruzu. Grupa rodziców pobiegła do jednej ze szkół, która wtedy całkowicie się zawaliła. I gdy stanęli przed olbrzymią górą gruzów, zaczęli po prostu rozpaczliwie płakać. Byli przekonani, że nikt nie przeżył. Tylko jeden ojciec od razu podbiegł do tego rumowiska i zaczął odrzucać jedną cegłę po drugiej. Jakoś zainspirował innych, i oni też jakoś otarli łzy i poszli i pomagali mu, i też się zaangażowali. Ale z godziny na godzinę, jak nic się nie działo, Nikogo nie mogli znaleźć, to ich nadzieja po prostu malała, malała i malała, i po pewnym czasie po prostu zaczęli odchodzić. Czy też mówić mu, żeby on, on już przestał, żeby nie szalał, że już nie ma nadziei, ale on nie przestawał. 38 godzin później na rumowisku był już tylko sam i zakrwawionymi rękami. Podniósł ostatnich kilka cegieł, które w ogóle miał jeszcze siłę unieść, i odrzucił je na bok. A tam, a tam był jego syn. Jego żywy syn z kilkoma kolegami z klasy, i powiedział: Tato, Tato, ja wiedziałem, że przyjdziesz. Ja wiedziałem, że przyjdziesz. My raczej nie mamy doświadczenia trzęsienia ziemi, ale takiego realnego, ale mamy, mamy tych trzęsień ziemi w życiu sporo. Myślę, że sporo. I w tych sytuacjach, kiedy walą się nam na głowę wszystkie nasze misternie konstruowane plany, gdy nasze serca rozsypują się na kawałki, jak gruzy, zasypuje nas ból, rozczarowania, bezradności, samotności. I w tych sytuacjach, czy my potrafimy, jak ten chłopiec, ufnie czekać, czekać na tatę, wierzyć, że, że on przyjdzie? Czy potrafimy tak mocno wierzyć w jego miłość? Czy mamy tą pewność? Ja wiem, ja wiem, że Ty po mnie przyjdziesz, ja wiem, że Ty mnie odnajdziesz. Że mnie wyciągniesz spod tych gruzów, że nie pozwolisz mi zginąć. Jezu miłosierny, Ty, który jesteś jedno z Ojcem, nawet w najczerniejszych chwilach Twoich ludzkich doświadczeń. Panie Jezu, sercem ukrytym, sercem przebitym, zranionym śmiertelnie naszym niedowierzaniem Twojej dobroci. Stoimy przed Tobą, Panie. Przed Twoim otwartym sercem, które jest większe niż wszechświat cały. Weź nas, Panie, w swoje poranione ręce. Ukryj nas w ranie Twojego serca, tam gdzie będziesz leczył nasze złamane serca, gdzie będziemy odzyskiwać siłę po wszystkich trzęsieniach ziemi, których doświadczyliśmy w naszym życiu. Panie, Panie Jezu. W tym wszystkim, co trudne, co mnie przerasta, czego nie rozumiem, ufam Tobie. Amen. Tą modlitwą kończy się szósty odcinek podcastu Zbliżenia. Ten odcinek, który przeżyliśmy blisko serca Jezusa. I mam wielką nadzieję, że to podcastowe opowiadanie będzie dla Was inspiracją do spotkań jeden na jeden, sam na sam, z tym, który zawsze ma dla Was czas, z tym, który zawsze na Was czeka, który jest wyczulony na każde uderzenie Waszego serca i który pragnie, pragnie Waszej obecności. A my usłyszymy się za tydzień w siódmym już odcinku Zbliżeń, a do tego czasu. Zachęcam Was, łączcie się z nami przez Facebook, Instagram, blisko Rahamim. Sprawdzajcie też nasz kanał YouTube. Najlepiej subskrybujcie wszystkie te rzeczywistości. Zostawcie też czasem jakiś komentarz, dzieląc się tym, jak przeżywacie te treści podcastowe. To, to ważne, ważne dla mnie. Z Bogiem, kochani. Zostańcie z Bogiem. Pa.